Mówi się Jacek Sobola, witam po krótkiej przerwie. 507 964 253, to się nie zmieniło. 507 964 253. Tak się zastanawiam, czy ja coś jeszcze chciałem dodać do tego dziadersa Owsiaka i do tych bomb profesora Magdalany Środy. Nie, życie doda, co ja się będę prył tutaj. Proszę Państwa, znalazłem na portalu Gazety Michnika taką oto informację. To jest w sumie zagadka. Most uniwersytecki w Bydgoszczy, wybudowany zaledwie 7 lat temu, został zamknięty. Dalsze jego używanie może zakończyć się tragedią, tak wykazała ekspertyza. Z mostu korzystało codziennie około 15 tysięcy kierowców. Kierowcy w Bydgoszczy nie spodziewali się, że most uniwersytecki zostanie tak z dnia na dzień wyłączony z użytkowania. Mamy czarno na białym informację, że ten obiekt zagraża bezpieczeństwu. Nie było innej możliwości, jak po prostu go zamknąć. Tak powiedział cytowany przez TVN24 rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, pan Tomasz Okoński. Przeprowadzenie rutynowej kontroli pozwoliło urzędnikom ustalić, że doszło do odkształcenia elementów konstrukcyjnych mostu. Z tego powodu wykonano ekspertyzę, której celem miało być określenie powagi sprawy. Elementy konstrukcyjne, które były brane pod lupę, nie są mocne na tyle, żeby bezpiecznie przenosić siły z lin, które podtrzymują most, na pomost. Można przypuszczać, że już na etapie projektu były jakieś niedociągnięcia, tak ocenił autor ekspertyzy, doktor habilitowany inżynier Krzysztof Żółtowski. Wybudowany w 2013 roku most okrzyknięty został chlubą miasta, ale jest też ważną przeprawą, z której każdego dnia korzysta średnio 15 tysięcy kierowców. Rzecznik prasowy bydgoskiego ZDM-u zapowiedział, że miasto będzie szukać winnego i walczyć o pieniądze na naprawę. Firmy odpowiedzialne za budowę mostu wydały oświadczenie, w którym dowodzą, że działały zgodnie z planem. Jedna ze spółek, która stawiała konstrukcję, poinformowała, że nadzór odebrał pracę i tym samym w przeprowadzonych do tej pory ekspertyzach ani podczas przeglądów nie stwierdzono żadnych błędów na etapie budowy obiektu. Biuro projektowe z kolei wyznało, że mimo że bezpieczeństwo i życie ludzkie są priorytetem, to na tym etapie nie można przesądzić o słuszności decyzji o zamknięciu przeprawy. Przepraszam najmocniej, ja to jeszcze raz dobrze potraktuję, bo nie wszyscy mogli zrozumieć. Biuro projektowe wyznało z kolei, że mimo iż bezpieczeństwo i życie ludzkie są priorytetem, to na tym etapie nie można przesądzić o słuszności decyzji o zamknięciu przeprawy. Może zostawić otwarte, jak się zawali, to wtedy ewentualnie i tak dalej. Dlaczego ja mówię, że to zagadka jest? W 2013 kto tam mógł wybudować ten most w 2013? No, Niemcy chyba, ja wiem. Pani Iza z Katowic, tak? Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się do wieczoru. Zanim istotny temat dla mnie, chciałam nawiązać do pana, który dzwonił bodajże, lubię się już w dniach, wczoraj albo przedwczoraj. Pan z Krakowa, który podżegał do przestępstwa, jeżeli chodzi o Owsiaka i takie różne posądzenia. Chciałam stwierdzić, że życzyć mu przede wszystkim równowagi psychicznej. No i firma, która kupiła serduszko od orkiestry Owsiaka za 600 tysięcy, powinna pieniądze, które pobrała publiczne, zwrócić. Czy nie sądzi pan redaktor, że tak powinno być? Proszę pani. Oni, z tego co pamiętam, zapłacili za to serduszko 677 tysięcy 777 zł, a dostali pomocy od państwa na 650 tysięcy. No tak, ale dołożyli te 26 tysięcy. A widzi pani, sama pani przyznaje. A mogli nie dołożyć, tak? Czyli jednak coś dołożyli, no. No, nie, tak czy siak powinni zwrócić, jeżeli mają honor. Tym bardziej, że ich przyłapano na takiej sytuacji.
No tyle. Jeszcze raz życzę panu z Krakowa. Pani kochana, jest honor. Honor to jest, wie pani co to jest honor? To jest to, czego rektor Gaciąg razem z całym senatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają do dzisiaj i znaleźć nie mogą, no. Tak. Tak, ma pan rację. Panie redaktorze, a teraz sprawa, która mnie bardziej interesuje. Zaskakująca decyzja jest niczym nieuzasadniona, jeżeli chodzi o likwidację godzin dla seniorów. Tym bardziej, że jest to grupa najbardziej zagrożona. Taka decyzja powinna być zniesiona dopiero po zaszczepieniu 70-80-latków. Nie wcześniej. To przepraszam najmocniej. Mówi pani o tych sklepach, tak? Że były godziny dedykowane wyłącznie dla seniorów, tak? Tak, tak. Ale to działało pani zdaniem? Proszę? To działało pani zdaniem? Oczywiście, tak, jak najbardziej. Nie tylko dzwonię w swoim imieniu, ale również znajomych, którzy czuli się bezpiecznie, zupełnie. Mniej osób, mniej, tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, ja nie wiem, pan uczęszcza do sklepu, schodzi do marketu, nie wiem, 50% nosi maski pod nosem. Odstęp to jest fikcja, dwumetrowy czy półtora metrowy. Także dlatego te godziny były tak ważne, 10-12 godzina. A to było zrobione na życzenie przedsiębiorców, bo oni sobie wymagali, żądali właściwie, żeby te godziny zlikwidować. No chodzi o kasę oczywiście, prawda? Więc uważam, że powinny być przywrócone, dopóki nie będą zaszczepieni 70-80-latkowie. Także że tyle. Bardzo fajna audycja. Pozdrawiam pana serdecznie. Bardzo dziękuję. Do miłego usłyszenia. Kłaniam się, pozdrawiam. Zdrowia przede wszystkim. Ja mam inne doświadczenia zupełnie. No, ale już mówiłem o tym, że moim zdaniem to nie działało. I ja o tej porze, będąc właśnie seniorem w sklepie, widziałem mnóstwo młodych lasek. Inna sprawa, że koleżanka, małżonka mówi, że ja od jakiegoś czasu w ogóle wszędzie te młode laski widzę. Ale to one były takie realne, bardzo namacalne, wręcz bym powiedział. To nie jest tak, że jest widy jakieś. Mnie się wydaje, że... No ale no to mamy różne doświadczenia, pani Izo. No. Chociaż jak pani tak mówi... No to mnie się serce w plasterki natychmiast rozpada, że państwo się czuli bezpieczniej. No tylko, że najmocniej, przepraszam, no z mojego doświadczenia wynika, że to kompletnie martwy przepis był. Że to było tak, że nikt się tym nie przejmował. Może ja do takich sklepów po prostu wchodziłem, ale ja tam nie widziałem wyłącznie seniorów. Przypominam również o tym, jak to zostało potraktowane wrednie w Tok FM-ie, bo oni w Tok FM-ie zrobili taką audycję, gdzie przez cały czas wmawiali tym ludziom, ci, którzy dzwonili, jakoś się temu poddali, tak mają sprane mózgi, że ten przepis polegał na tym, że seniorzy mogą tylko w tych godzinach iść do sklepu. Nie, seniorzy sobie mogli chodzić przez całą dobę, a te godziny były dedykowane dla seniorów, wyłącznie dla seniorów, tak, żeby ci seniorzy mogli się właśnie czuć bezpiecznie, tak jak to pani Iza przedstawiała, w swoim gronie. No nic. Mili moi drodzy kochani, szanowni, no, tylko szczepionka nas uratuje. A propos szczepionki. Dobrze, o szczepionkach będziemy jeszcze na pewno rozmawiali. Ja o panu pośle z Konfederacji powiem, bo ja się z panem posłem z Konfederacji wyjątkowo zgadzam. No to jest okazja taka, że to trzeba podkreślić i wykorzystać. Jak być może państwo pamiętają, już w pierwszym dniu swojego urzędowania pan prezydent Biden podpisał takie rozporządzenie wykonawcze o zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji na tle identyfikacji płciowej oraz orientacji seksualnej. Mówiąc po ludzku, chodzi o to, żeby faceci, którzy uważają, że są kobietami, mogli uprawiać sport razem z dziewczynami. To nowe prawo umożliwia osobom transpłciowym między innymi właśnie startowanie
w zawodach sportowych organizowanych dla kobiet. Klasyfikacja do odpowiedniego rodzaju zawodów teraz będzie się odbywała, uwaga, po deklaracji płci złożonej przez zawodnika lub zawodniczkę. Czyli przychodzi taki młody Janusz Rewiński i mówi, jestem kobietą, będę startował razem z dziewczynami. No i muszą go dopuścić. Decyzja Bidena, nawet nie musi nóg golić, tak. Decyzja Bidena wychodzi jednak także poza ten świat sportu i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty życia społecznego, dlatego że odtąd mężczyźni, którzy się deklarują jako kobiety, będą mogli również odbywać karę w więzieniach w zakładach dla kobiet. I to już jest troszkę inna rozmowa, bo ja bym się poważnie zastanowił nad tym, czy nie wzrośnie. No ale to zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy faktów. Właśnie tę decyzję Bidena dzisiaj skomentował pan poseł z Konfederacji, z którym ja się chciałem, jeśli pozwoli, zgodzić, pan poseł Dobromir Sośnierz. Poseł Konfederacji wskazał, że prezydent Biden swoim podpisem pod tym rozporządzeniem o zakazie dyskryminacji na tle identyfikacji płciowej doprowadził do konfliktu między środowiskiem osób transpłciowych i feministkami i napisał pan poseł Dobromir Sośnierz tak. I tym sprytnym ruchem dziadzio Biden wrzucił granat do własnego szamba, dopuszczając facetów do kobiecych sportów i więzień, na słowo honoru ustawił dwie grupy swoich pieszczochów. Feministki z jednej strony i transów z drugiej, na ostrym kursie kolizyjnym. Za co Bóg pokarał Amerykę takim idiotą, to nie wiem, ale za co pokarał lewicę spełnieniem jej marzeń, to się domyślam. Myślę, że warto obserwować nieuniknione postępy rewolucji obyczajowej, zanim to się u nas stanie modne. No, to ja 3 lutego o 21:05 zgodziłem się z posłem Konfederacji, panem Dobromirem Sośnierzem. Pani Marzena z Warszawy. Dobry wieczór, pani Marzeno. Kłaniam się. Dobry wieczór. Ten program jest fantastyczny. Jest pan naprawdę fantastycznym prowadzącym, redaktorem. Ja przebudowałam... Pani miłe słowa słyszę, a ja bardzo źle słyszę. Pani miłe słowa mówi, a ja bardzo źle słyszę. A teraz lepiej? Teraz lepiej, tak. O, dobra. Przeinstalowałam cały dzień, żeby oglądać pana program. A w ogóle dzwonię w innej sprawie. Chciałabym dedykować tym wszystkim paniom, które są za aborcją. Ból, jaki sprawia aborcja. Nie taki. Nie psychiczny, ale fizyczny. Ja miałam usuwaną ciążę martwą na żywca. Powiem panu szczerze, wolałabym 3 razy urodzić, niż raz mieć usuwaną ciążę na żywca. Więc życzę tym wszystkim paniom, które chcą aborcji, żeby miały tą aborcję, ale tylko na żywca. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, pani Marzena. Bardzo uprzejmie dziękuję. No ja nie mam takich doświadczeń, bo mieć nie mogę. Ja mam 4 dzieci, raz byłem przy porodzie i po prostu Jezus Maria, Matko Boska. Moim zdaniem to było całkiem dobrze wymyślone w tym PRL-u, że ci faceci nie mieli wstępu do tego szpitala. Stali sobie grzecznie przed, trzeźwi albo mniej trzeźwi i czekali, co tam los na pociechę im da, prawda? Czekali na ten komunikat, syn czy córka. A teraz to się, proszę państwa, odbywa... Jeszcze będziemy mieli okazję, żeby o tym rozmawiać. To są bardzo poważne tematy i traktowanie tego w taki sposób, jak to się niektórym zdarza, jak na przykład to zrobiła właśnie pani poseł Anna Maria Żukowska, mówiąc, że aborcja to jest jak połknięcie tabletki na odrobaczenie. To jest coś nieprawdopodobnego. Dobrze, proszę państwa, pojawiła się nowa definicja pojęcia represje. Proszę się przygotować na to, że będzie nowy zbowit za parę lat. Polonistka i dyrektorka szkoły niepublicznej w Tczewie, Iwona Ochocka, została wezwana do kuratorium w związku ze swoim zachowaniem na proteście na strajku kobiet. Nauczycielka twierdzi, że wezwanie jej do kuratorium to są właśnie szykany i represje. W obronie kobiety stanęły posłanki Lewicy oraz Gazeta Michnika, Gazeta Wyborcza. A z jakiego powodu ta nauczycielka została wezwana do kuratorium? Otóż pani Ochocka miała namawiać do udziału w protestach strajku kobiet, dzieci i młodzież, a także używać wulgarnych i nieetycznych haseł podczas demonstracji. W trakcie jednego z protestów miała między innymi krzyczeć: kaczor do wora, wór do jeziora.
Oczywiście pani Ochocka twierdzi, że nie namawiała dzieci i młodzieży do udziału w strajkach. Przyznaje, że pisała, ale wyłącznie o spacerze pisała. Strajku kobiet. Jak podaje TVN24, przedstawiciele rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli przy wojewodzie pomorskim tłumaczą, że na razie trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie pani Ocholskiej. Pani Ocholska mówi, że jestem dobrej myśli, ale jeśli trzeba, będę walczyć, mamy prawo protestować. Tak mówiła przed tym przesłuchaniem. Otuchy dodawało jej kilkadziesiąt osób, przede wszystkim z opozycji ulicznej. Pod oknami wojewody skandowali: murem za Ochocką, nigdy przenigdy nie będziesz szła sama, nie damy się zastraszyć, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ostatecznie było tak, że to przesłuchanie trwało półtorej godziny, a pani Ochocka po wyjściu z budynku wszystko zrelacjonowała tym pikietującym i obecnym dziennikarzom, wygłosiła oświadczenie zaadresowane do rzecznika dyscyplinarnego, w którym zaprzeczyła jeszcze raz, żeby namawiała dzieci i młodzież do udziału w protestach. No tak, no bo ona tylko namawiała do spaceru, tak, a nie do udziału w protestach. Jako matka, nauczycielka i dyrektorka, bo to jest jeszcze w tym wszystkim, poza tym, że nauczycielka, dyrektorka. Jako matka, nauczycielka i dyrektorka szanuje autonomiczne prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci. Tak odczytała pani Ochocka z przygotowanej przemowy, a już od siebie dodała, i teraz znowu nie chcę państwa denerwować, nie, spokojnie, od siebie dodała tak: raz mi się zdarzyło zawołać kaczor do wora, wór do jeziora, ale nie traktuję tego jako nawoływania do niehumanitarnych postaw. To jest absurdalny zarzut. Przepraszam, że ja się śmieję, ale czego ta pani uczy tam, ja nie wiem, dyrektorka. Przepraszam jeszcze raz, bo ja nie dosłyszałem, kto? Jan Ścieżkowicz. Brzmi wspaniale. Pan Jan Ścieżkowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, panie. Dobry wieczór państwu. Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem po prostu tych wyjścia tych kobiet na ulicę, bo w okresie tym, kiedy z Holandii puszczano ślub, na którym śpiewał ksiądz, to ja dziewczynom zawsze tłumaczyłem młodym, że on daje przekaz socjologiczny. Śpiewając tej pani młodej, a ona klęczy przed ołtarzem i nierozumna. I tam po prostu dalszą dygresję i dziewczyny to zrozumiały, że dotarłem do nich po prostu tym humorem socjologicznym. Ale ja do pana redaktora mam takie pytanie, tylko żeby pan redaktor się odezwał na moment. Pan mnie słyszy? Halo. Tak, słyszę pana, oczywiście. Proszę pana, sprawa wygląda w ten sposób. Tutaj właśnie jest sprawa taka, że proszę pana, idzie mi o sprawę wywózki do Oświęcimia. No, jak Niemcy wywozili do Oświęcimia. Tak. Proszę pana, i ja jestem, bo były prezydent miast, ostatni komunistyczny prezydent miasta Krakowa, był u nas wójtem. I wtedy myśmy się starli z tym wójtem, obydwaj. Proszę pana, sprawa wyglądała w ten sposób, że ja mu położyłem dowód pewien na stole, który po prostu... Facet odstąpił od wszystkiego, bo widział, że mam rację. Przedstawiłem mu też kserokopię, proszę pana, listy, za co Niemcy wywieźli, bo to jest pytanie. Dlaczego Niemcy aresztowali ich w Tarnowie, tych rajców, i wywieźli do Oświęcimia? Kiedy kto powie w telewizji prawdę na ten temat? Ja tą prawdę znam. Na tej liście jest i mój wujek. Na tej liście jest wujek, bo przyszła moja ciotka. Uczyła się niemieckiego u mojego dziadka. I po prostu była sprawa rodzaju takiego, że ona ukradła listę aresztowanych, tych, którzy będą wywiezieni do Oświęcimia. I że to już złapała godzina policyjna, tak zdążyli ostrzec czterech. Dwóch kpiny sobie zrobiło z tego ostrzeżenia, no to wyjechali, dwóch uciekło. I między innymi
rano ostrzegli, co gestapo już stało pod budynkiem, ostrzegli po prostu następną osobę, która uciekła z Tarnowa, była na liście, uciekła z Tarnowa i 5 lat się do Tarnowa nie pokazywała. Także historię pierwszego wywozu Polaków do Oświęcimia, to niech powiedzą, za co ich wywieźli. To, że ich wywieźli, nie powinni ich wywieźć do Oświęcimia. Ja się zgadzam z tym, bo to jest naprawdę tragiczna sprawa. Byłem w Oświęcimiu, widziałem. Ale niech powiedzą, dlaczego było to spowodowane i czym. Pani Ogórek w telewizji powiedziała, ja do niej mam szacunek za wiedzę inną, ale proszę pana, powiedziała, że to był pierwszy transport i nie powinni Niemcy tego zrobić. Tak, nie powinni, ale za co ich wywieźli? Przy moim wujku jest 200 zł defraudacji na tej liście. I za to ich wywieźli, za defraudację. Panie Janie, bardzo uprzejmie dziękuję. Przepraszam najmocniej, że nic mądrego do powiedzenia w tej sprawie mieć nie będę, bo zbyt mało wiem o tym akurat epizodzie, o tym zdarzeniu. A poza tym czas nam się skończył. Kłaniam się, pozdrawiam, do zobaczenia, do jutra.